Radiu Pryzmat. Radio Pryzmat. Nowa amerykańska ewolucjonuje. Dzięki filozofowaniu będziemy żyć bardziej świadomie. Radio Filozofów. Zapraszamy do wysłuchania Radia Filozofów. Marzena Dudziuk-Koluch, Wojciech Zalewski, Beata Sarapata. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o miłości. Zagadnienie niezwykle ciekawe i właściwie takie, no, trudno ją zdefiniować. Jakie definicje moglibyśmy spróbować zrobić? Czy w ogóle definicje? Nie wiem, ja bardzo długo się zastanawiałam, jak ten temat ugryźć i powiem szczerze, że dzisiaj będę szła tropem filmów. Tam znalazłam jakby odpowiedź i próbę definicji, takiej no, definicji chyba nie do końca definiowalnej, ale jakiejś próby przybliżenia tego fenomenu. Także ja tutaj będę się starała te filmy, które poruszyły mnie, które uważam, że mówią o jakiejś istocie, jakiejś części miłości, jakimś możliwym mówieniu o niej, będę starała się właśnie tutaj wyciągać na światło dzienne. To jak mowa o definicji, to ja może, że tak powiem, wystąpię z pewnym sprzeciwem od razu. Ja twardo uważam, stawiam twardą tezę, iż miłość jest niedefiniowalna. Definicja, definicjo, finish, prawda, jest w nazwie skończoność, skończyć coś, zamknąć to w pewnych ramach twardych, prawda? Natomiast wydaje mi się, że miłość, gdyby taką troszeczkę zabawę słowem tutaj wprowadzić, to jest raczej coś, co nie tyle powinniśmy definiować, co powinniśmy wprowadzać pewien zabieg, który bym nazwał infinicją, czyli unieskończanianie w cudzysłowie miłości, prawda? No bo miłość jest takim pojęciem jakoś ciążącym ku... jest ciągłym procesem. Ku nieskończoności, prawda? Tak. To może tak jak Kierkegaard powiedział, że jest światłem, a trudno jest patrzeć w światło, bo zawsze nas będzie oślepiać. To tak jak po wyjściu z jaskini, prawda? Uciekinier Platona patrzy w słońce, tak? I nie wiadomo, gdzie jest rzeczywistość, a gdzie w tym wypadku jest iluzja. Tak. Czy możemy mówić o miłości różnorodnej? Miłość, prawda, w relacji mężczyzna-kobieta, miłość macierzyńska, miłość oblubieńcza, czy miłość może być na przykład do zwierząt. Jakie miłości, jakie rodzaje miłości możemy wyróżniać? Chyba wszystkie te na pewno wymienione, ale ta, która chyba nas na początek może będzie najbardziej ciekawiła, to ta jednak międzyludzka. Najbardziej wydaje się kłopotliwa, bo zwierzęta kochają, wydaje się, bezwarunkowo nas. Znamy też w Krakowie taki przykład psa Joka, który ma swój pomnik niedaleko Wawelu i ten pies mógł być takim wspaniałym przykładem na taką bezwarunkową miłość do swojego pana, który on czekał, na niego czekał i w końcu ta miłość właśnie, uczepię się tego słowa, właśnie bezwarunkowa, bez żadnych dodatków, obudowywania tego jakimiś warunkami jest czymś pięknym i czystym. Także to z tym, wydaje mi się, nie ma zbyt dużego kłopotu. Miłość kojarzy się też z dwoma pojęciami, z upodobaniem i z życzliwością. Muszę upodobać sobie osobę, czy w tym wypadku, no, Wolter wprawdzie mówi, że niekiedy są to rzeczy, które też kochamy, a więc trzeba uważać z tym terminem, prawda, miłości w stosunku do niepodmiotów. I upodobanie i życzliwość, w pewnym sensie wzajemność, która się wiąże też z poczuciem szacunku do drugiej osoby, uznawania jego wartości i musimy zobaczyć w tym człowieku jakiś cel sam w sobie. Nie jest on jakimś środkiem do celu, jak to Kant mówi, tylko ma być bezpośrednio celem samym w sobie. A więc jakąś ideą, może trochę czasem wyobrażeniem, ale weryfikuje się to w trakcie naszego takiego codziennego bytowania. Tylko tutaj ja zawsze się zastanawiam nad tym, czy taka miłość jest zawsze relacyjna, to znaczy, że czy ona musi posiadać ten obiekt, do którego się kieruje, bo wydaje się, że tak, ale chodzi mi o taki przykład, który znajduje się w filmie Spike'a Jonesa. I to jest taki moment, gdzie bohater mówi, że to ważne było, że ja kochałem, że nie to, że byłem kochany, albo ta była jakaś odpowiedź na to, tylko sam ten fenomen, że to, że ja kochałem, było już czymś wystarczającym. Także nie wiem, czy ta symetryczność w miłości jest ważna też dla Was, czy jednak właśnie tutaj, żebyśmy jakoś spróbowali o tym też porozmawiać. No bezwzględnie miłość jest, można powiedzieć, bardzo ściśle związana z osobowym stosunkiem do osoby ludzkiej, prawda? Pojęcie odpowiedzialności, miłość i odpowiedzialność, zresztą dzieło Wojtyły bardzo ciekawe, wskazuje nam drogę do świata pewnych wartości. Także odpowiedzialność za drugiego, za jego dobro. Miłość jest powierzeniem też. Powierzeniem swojej nadziei. Nie zawsze, prawda, to wygląda w realiach. Miłość nie zawsze się weryfikuje, prawda, to z naszymi oczekiwaniami. A więc czy może być wyobrażenie miłości, czy może być iluzja miłości? Możemy mieć złudzenie, że kogoś kochamy, czy ktoś kocha nas. Co to jest pragnienie, a pożądanie? Dwa takie pojęcia, które dość często starożytni Grecy. Myślę, że każde z tych pojęć ma swoją istotę jakąś, a zatem ten wymiar pozytywny. I tu bym postawił tezę, że o tyle właśnie mamy dostęp do istoty, na przykład pożądania, pragnienia, o ile zapośredniczymy te pojęcia w tym naczelnym pojęciu, jakim jest właśnie pojęcie miłości. I tutaj panie powiedziały, przed chwilką postawiły taki dylemat, czy miłość można, że tak powiem, zredukować do relacji, czy też wymaga ona wzajemności. Oczywiście relacja jest jakby wyjściowa i istotna. Natomiast tutaj sięgnijmy do klasyka Platona, jego Uczty, która jest arcydziełem i literackim, i filozoficznym, poświęconym właśnie problemowi miłości. I tam, kiedy jest finał, jeśli można tak powiedzieć, Uczty, mowa Sokratesa, to zostają wprowadzone trzy pojęcia greckie: eros, filia i agape. I te trzy wymiary coś istotnego o miłości mówią. Eros, czyli ten wymiar właśnie taki pierwszy, pewnego zauroczenia, zakochania, relacji, prawda? Też takiej zapośredniczonej w sposób cielesny po prostu, tak? Konkretny, ludzki, ale są te dalsze etapy. Filia, prawda? Przyjaźń między innymi, że miłość duchowa, ale także przecież pasja, twórczość, zaangażowanie, czyli poezja na przykład, świat sztuki, filozofia właśnie. Ten, kto działa w tych dyscyplinach z pasją, z przekonaniem, on też jakby w myśl Platona kocha, robiąc to, co robi w pełni przekonania, prawda? Tworzy poezję, uprawia filozofię, czy robi jakąkolwiek inną aktywność, kocha. To też jest miłość, prawda? Filia platońska. No i w końcu agape, czyli ten wymiar miłości właśnie bezinteresownej, absolutnej, mającej takie konotacje religijne, prawda? Weźmy chrześcijaństwo, które też jest w pewnym sensie jakąś propozycją filozoficzną, i to zdanie z Nowego Testamentu, rewolucyjne zupełnie, świętego Jana, pierwszy list: Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Nie jest bliski miłości, nie jest związany z miłością, ale jest. Czyli mamy tutaj stosunek tożsamości. Można to odwrócić. Jeśli Bóg jest miłością, to znaczy, że miłość jest Bogiem. Każde konkretne doświadczenie miłości, małe, mniejsze, większe, ono ma ten status absolutny, boski. Tak? To jest bardzo ciekawa propozycja, musimy twierdzić rewolucyjna. I wydaje się, że te konsekwencje tej tezy Jana nie są do końca jakby... Ten potencjał tej tezy nie jest do końca jakoś uświadomiony i wcielany, tak bym powiedział. No Scheler na pewno jest jakby bliski tej idei, bo przecież on mówił, że człowiek no nie jest dla niego istotą rozumną, znaczy jest na pewno też, ale wszystko jest istotą kochającą, prawda? I tutaj ten pierwiastek, o który nam tutaj chodzi, jest bardzo mocno w tej hierarchii, po prostu wyszczególniony. I to jest taka piękna idea, prawda, że my jesteśmy też jakby miłością, że my potrafimy się nią dzielić, zauraczać, ale też jest niebezpieczna i też wydaje mi się dosyć niszczycielska, bo cała literatura jest pełna od takiej wizji miłości, która jest równoważna z cierpieniem, albo przynajmniej bardzo mocno z nią związana. I pytanie, czy... Bo tutaj to jest tak ogromny temat, że... Wydaje mi się, że chyba jakiś jeden wątek, jakiś jeden problem musimy sobie postawić, bo tak to wydaje mi się, że będziemy musieli mówić o samych koncepcjach. Nie wiem właśnie, jak to możemy zrobić. To znaczy, ja jeszcze powrócę do Diotymy, do uczty Platona, gdzie właściwie ona uważa, że miłość jest czymś między śmiertelnością a nieśmiertelnością. I to pojęcie jest ciekawe, bo między bytem jakimś, prawda, kompletnie nieśmiertelnym, czyli może Bogiem, a bytem śmiertelnym. Ale że też sam fenomen może trwać wiecznie, prawda? Bo miłość, nawet jeżeli przeminie ludzki jakby aspekt tego, osoba, którą kochamy, czy osoby, czy w ogóle jakaś większa grupa, to jednak ta miłość nie umiera, prawda, wraz z jej reprezentantami, więc to jest jeden z tych takich fenomenów, idei, do których wiecznie możemy powracać. Tak, dlatego powiedziałem na początku naszej rozmowy, że miłość jako taka, poza, że tak powiem, konkretyzacją światopoglądową, czy opcją światopoglądową wyrażającą się w tym, że na przykład ktoś się czuje człowiekiem religijnym, ktoś się czuje człowiekiem niereligijnym, ateistą czy agnostykiem, jednak w miłości jako takiej jest ciążenie jest pragnienie jakiegoś uwiecznienia. Właśnie to pani też przed chwilką powiedziała i Gabriel Marcel taką piękną, można powiedzieć, no powiedzmy definicję, umówmy się na to słowo, podaje, kiedy Marcel notuje takie zdanie: kochać to powiedzieć: ty nigdy nie umrzesz. Ty nigdy nie umrzesz. Ty będziesz zawsze, dosłownie, prawda? W jakimś wymiarze niedostępnym, niepoznawalnym, niewyczerpywalnym, niedefiniowalnym, ale siła przekonania. Także ja kocham, znaczy mam w sobie to pragnienie. I to jest pewien paradoks, bo ja mogę się czuć właśnie człowiekiem, który nie wierzy w nieśmiertelność, w takim sensie religijnym na przykład, a jednak w sytuacji jakiejś próby, w sytuacji utraty tej osoby, którą się kocha, no wydaje się, i literatura, poezja, sztuka, kino także za tym jakoś zaświadcza, prawda? Że właśnie człowiek ma to pragnienie, że ma to przeczucie i przy okazji nadziei też o tym mówiliśmy, prawda? Że to nie koniec, to jeszcze nie wszystko. Prawda? Ta miłość, to doświadczenie, to przekonanie jakby samo sobie stanowi uzasadnienie. Jest, mówiliśmy kiedyś o intuicji właśnie, to jest intuicja, prawda, par excellence, że tak powiem, poczucie, siła pewnego poczucia, jakaś pewność, która towarzyszy temu poczuciu. Tak, właśnie dla mnie w filmach też, jak pan wspomniał, bardzo ciekawe są takie sytuacje, kiedy człowiek, który jest zakochany w jakiejś osobie i ta osoba umiera. On jest wierny tej miłości, w pewien sposób też pogrób, że nie jest w stanie kochać już drugi raz. Mhm. I to jest dla mnie takie pytanie dosyć też dramatyczne, bo czy można rzeczywiście w życiu kochać tylko raz tak mocno, że te osoby decydują się na wierność jakby mimo utraty i mimo śmierci tej ukochanej osoby. Czy taka sama miłość może być powołana do życia, mimo tego, że ta osoba zmarła, którą uprzednio się kochało, czy jednak kocha się raz I tak naprawdę na całe życie. Czy w ogóle czy też można kochać dwie osoby jednocześnie, prawda? Nie mówię tu o relacji, że tam mama i kocha się dziecko i na przykład ojca tego dziecka. Tylko właśnie z tym, jak to jest z tą miłością? Bo ja poprzez te przykłady filmowe, o których mam nadzieję zdążę powiedzieć, zadaję sobie to pytanie. Na przykład w filmie Władysława Gincewa, w Wygnaniu, jest ogromny dramat kobiety, która nie chce powołać do życia dziecko, które jest jakby z prawowitego związku, ale to z tego powodu, że tej miłości już nie ma, a to dziecko powinno zostać powołane do życia właśnie z tej miłości, która się już wyczerpała i ona się decyduje na bardzo radykalny krok. To jest też taki jeden z przykładów. No, czy miłość jest wieczna? No, pytanie. Czy raz można kochać? Czy raz można kochać i czy ona nie ulega zmianie? No niestety myślę, że jednak czas jest tutaj niezbyt korzystny dla miłości. Wydaje mi się, że czas trochę zmienia ludzi, bo wiemy, że jest to siła, jak to Empedokles powiedział, jest to siła kosmiczna, a więc no, tak, siła emocji potężna. Miłość i... Tak, ale człowiek jako byt trochę kruchy, no może czasem zawieść, może zdradzić. To pojęcie zdrady jest tutaj też dosyć blisko. No właśnie, czy jest też wpisane, ale skoro miłość jest wieczna, no ta zdrada jak się tutaj na tej nici czasu, prawda, układa, bo... To jest właśnie to, co na samym wstępie wspomniałam, różnica między pragnieniem a pożądaniem. Pożądanie, właściwie pożądam czegoś w człowieku, w związku z czym jestem trochę interesowna. Bóg kocha nas całkowicie idealistycznie. Kocha nas takich, jakimi jesteśmy. Natomiast człowiek niekiedy może zamienić swoją miłość, powiedzmy, używam słowa miłość, w uprzedmiotawianie. Może troszeczkę stać się interesowny i wtedy ta miłość jest nadwątlona i niestety szybciej może człowiek staje się troszeczkę nie podmiotem, a przedmiotem i obiektem na przykład pożądania. Skupiam się tylko na tym, na przykład miłości. No tak. Ale to, co pani mówi, to są pewne pokusy, że tak powiem, które gdzieś doświadczeniu miłości mogą towarzyszyć. Człowiek jest jakoś rozdwojony, prawda? Ta granica między dobrem a złem, ona jest, że tak powiem, wiecznie aktualna. Natomiast jakby sama miłość jako taka, prawda? Pani tutaj przed chwilką mówiła, czy można kochać raz, czy można kochać więcej razy w tym takim odniesieniu takim właśnie erosa, prawda? Powiedzmy. No, znowu wrócę do uczty platońskiej. Tam się pojawia to, co funkcjonuje też w takim potocznym myśleniu. Druga połówka, prawda? Mówi się, odnalazłem swoją drugą połówkę i raczej ludzie nie wiedzą, że to jest właśnie uczta Platona, prawda? Tam się pojawia ten motyw, taki mit, powiedzmy, dwóch połówek rozdzielone tam przez bogów, prawda? Czy przez Boga gdzieś przed założeniem świata i które później się odnajdują, szukają się, aż się znajdą, prawda? I jak się znajdą, no to człowiek jest spełniony, szczęśliwy, prawda? Znalazł tą swoją drugą połówkę, tą swoją dziewczynę, tego swojego chłopaka, czy męża i żonę, prawda? Więc gdybyśmy szli tym tropem, tak sądzę, gdybyśmy dali wiarę tutaj temu, co się w uczcie, że tak powiem, zadziało, no to sądziłbym na własną odpowiedzialność, że tak naprawdę w pełni można kochać jeden raz, no bo jedna połówka jest, prawda, utracona, prawda? Ale to oczywiście to jest kwestia pewnego zawierzenia jednak, pewnej preferencji, z którą można dyskutować. Miłość jest pewnym objawieniem, tak jak Lewinas mówi, objawienie twarzy. Pokazuje mi się twarz i ja jej nie urzeczawiam. Nawet sobie trochę zażartował, że patrząc w oczy człowieka nie widzę koloru oczu. Widzę po prostu spojrzenie, widzę zupełnie inny wymiar. I jeśli tak postawimy sprawę, to być może człowiek nie będzie zawodny. Może to jest taka trochę parafraza idealnego człowieka. Tak, ale to, co właśnie pani powiedziała, jest czymś dla mnie takim, że może niezbyt dobrze nauczyliśmy się przez te lata, wieki kochać, skoro to wszystko jest jednak takie ułomne, tak? Skoro te nasze poszukiwania tej połówki, prawda, z uczty Platona zdarzają się, to może potem zbyt mało pielęgnujemy, prawda, tutaj jakby owoce tego objawienia, tak? Bo tu jakby cały czas kuleje ta nasza natura, że usprawiedliwiamy się kruchością, taką cudowną arogancją w kwestii nauki, to wszystko sobie wybaczamy i to jest takie urocze, ale tak naprawdę to jest ogromne wyzwanie. Miłość jest bardzo poważnym zadaniem życiowym i wydaje mi się, że bardzo mocno niedocenianym, spychanym w tą przestrzeń tylko i wyłącznie erosa i zapomnianych tych innych składników, z których się ta miłość też składa, że trzeba ją podlewać jak roślinę, że trzeba o nią dbać, że to samo się po prostu nie dzieje, jest ogromnym zadaniem. I tutaj właśnie wrócę do dla mnie bardzo ważnego filmu, który ostatnio jakoś mi towarzyszy, filmu Jerzego Kawalerowicza Pociąg. Tam są takie słowa bohaterki Marty, która mówi, że każdy chce być kochany, ale nikt nie chce kochać. I to jest takie dla mnie jakoś ostatnie odkrycie. I też bardzo polecam słuchaczom ten film, bo jest wspaniały po prostu pod każdym względem, od jakby interpretacji tytułu poprzez ten minimalizm dziejących się scen w przedziale pociągu. Także znakomity. I ja zawieszam się trochę na tych właśnie słowach Marty. No, zagadnienie trudne. Czy wszyscy są zdolni do miłości? Czy są w stanie wyjść ze swojego egoizmu? Bo jednak to jest takie wykroczenie poza siebie, transcendowanie, bo inaczej nie jesteśmy w stanie miłości spotkać i ją pielęgnować, tak jak pani pięknie powiedziała. A może troszkę źle mówimy o tym, w tym sensie, że mówimy o transcendowaniu, czyli wykroczeniu poza ja i to słowo bezinteresowność, czyli jakieś porzucenie ja. I może tego się ludzie boją, znaczy, że ja muszę coś stracić, w takim sensie muszę odejść od siebie, a może właśnie powinniśmy pomyśleć inaczej, może jest tak, że ja mogę być sobą, mogę być prawdziwym ja, kochając, znaczy tu jest ta stawka, prawda, że ta miłość jest czymś wyłącznie pozytywnym, czyli ja właśnie nie kochając nie jestem sobą, choćby mi się wydawało inaczej, prawda, że to może w ten sposób trzeba by na to spojrzeć. I tu mi się przypomina kolejny wielki filozof, platonik chrześcijański, jeśli można tak powiedzieć, święty Augustyn, z tym swoim słynnym zdaniem kochaj i rób co chcesz. Okay. Tomasz Halik, taki współczesny filozof i teolog Czech, on powiedział, że problem z tym zdaniem Augustyna to jest coś takiego, że ludzie współcześnie robią co chcą i mówią, że kochają. Odwracają to. Natomiast jeżeli naprawdę kochasz, to jesteś wolny zupełnie. I co byś nie zrobił, nawet jak popełnisz jakiś błąd, to można powiedzieć, jesteś jakoś usprawiedliwiony, prawda? Bo to jest ten czynnik motywujący. Kocham, chcę kochać, szukam dobra, prawda? Szukam piękna, będziemy też o tym mówić, prawda? I jestem dzięki temu wolny, jestem sobą i to egoizm, altruizm, te wszystkie alternatywy jakoś tutaj pękają, jakoś tutaj się ścierają, jakoś nie pasują właśnie, prawda, z wnętrza miłości. I tutaj pani mówi, przywołuje różne wielkie dzieła filmowe. Mi się w tym kontekście przypomina film Ingmara Bergmana pod tytułem Jak w zwierciadle, skądinąd nawiązujący do listu do Koryntian, świętego Pawła. I tam jest ostatnia scena w filmie, rozmowa między ojcem a synem, kiedy ojciec mówi swojemu synowi, że mogę ci dać jedynie zalążek mojej własnej nadziei. Wiedzę, że miłość to coś rzeczywistego w świecie ludzi. Na co syn pyta, czy rozumiesz, tato, że miłość Bóg to jest to samo, i ojciec idzie tym tropem właśnie, takim janowym, prawda, chrześcijańskim, i wyjaśnia to w sposób taki bardzo zostawiający odbiorcę pod dużym wrażeniem, tak bym powiedział, prawda, że w tym jest cała nasza nadzieja, prawda, to znaczy, że miłość jest no jest boska, jest Bogiem po prostu, prawda? Że to pojęcie Bóg, jeśli ma, które no, jest z różnych stron jakoś tam podważane, atakowane, jeżeli ono ma sens jakiś uniwersalny, no to właśnie od strony pojęcia miłość. No, powracając do świętego Augustyna, oczywiście to jest bardzo, bardzo piękna myśl, ale tak zawsze się zastanawiam, czy on mocno nie odnosił się do tej relacji między człowiekiem a Bogiem, bo bardzo krytykował zmysłowy wymiar miłości i uważał, że ona jest źródłem jakiegoś zła, nawet nieporozumieniem, że miłość ma być czysta, idealna i wtedy jest piękna. I nie wiem, czy ta idea właśnie miłości człowieka do Boga, Boga do człowieka u niego nie jest tą taką bardzo dominującą. Oczywiście święty Augustyn ma rozmaite ograniczenia, prawda? Jak każdy. Ale przypomina mi się homilia na pierwszy list świętego Jana, świętego Augustyna, który Augustyn się zajmuje właśnie tym zdaniem, Bóg jest miłością, i mówi tam, mówi o kochaniu miłości. Kochać miłość. Jeżeli kochasz, jeżeli Bóg i miłość to jedno i to samo, to kochając miłość, nawet można powiedzieć, jeśli sobie, to już jest pewna interpretacja, ale nawet jeśli sobie nie zdajesz sprawy z tego odniesienia do Boga, to ty już jesteś jakby w tej relacji, prawda? Więc w relacji miłosnej do drugiego człowieka ja już się odnoszę do absolutu. Jest coś takiego Augustyna. Augustyn mówi, kochasz brata, więc kochaj go, w sensie bliźniego, drugiego człowieka, kochaj go i bądź spokojny. Kochaj go i bądź spokojny. Ja przypominam sobie takie zdanie, to bodajże ksiądz Jan Zieja do Jacka Kuronia coś takiego powiedział, że Jacek, jak kochasz, to nie potrzebujesz religii. Nie potrzebujesz tego wszystkiego. Jeżeli spełniasz ten ideał, prawda? Jeżeli rzeczywiście możesz tak sobie powiedzieć. Ksiądz, prawda? Coś takiego powiedzieć. Tak, tak, bardzo. Ale teraz właśnie też mi się przypomniało, dostałam laurkę od mojej córki, to było na Dzień Kobiet. Tam wszystkie dzieci coś tworzyły na lekcji plastyki i ona mi wręcza w kształcie serduszka, jest ładnie wykolorowana i taki napis. Właśnie sobie przygotowałam. Niech miłość cię kocha, prawda? Czyli też coś takiego. I w ogóle to było tak dla mnie urocze i zaskakujące, skąd ona to w ogóle wzięła i do tej pory jak myślę o tym, to wydaje mi się, że to jest właśnie ta intuicja, bo dziecko, prawda, tam 8-9-letnie, no nie ma takiej wiedzy, nie słyszała tego też. Więc skądś to sobie utkała, tak, prawda, z jakiegoś przeczucia, czym ten fenomen, to wszystko, to kochanie jej też i te pierwsze doświadczenia znaczą. Także bardzo, bardzo takie urocze. Tak, niezwykle bogaty zasób. Dzieci mają niesamowitą wyobraźnię i są naprawdę, też teraz te uroczystości były i święta mamy i taty, to właśnie zawsze dominuje serduszko i te słowa takie pełne no, takiej empatii. Nawet się zastanawiam, skąd te małe dzieci mają tą, czyżby ta miłość była czymś, co już jest, z czym się rodzą. Bo niekiedy przecież nikt im tego nie eksplikuje, a one mają świetną intuicję. Tak, tylko potem coś się dzieje w trakcie naszego życia, że musimy się tego uczyć na nowo, prawda? Znowu zapominamy i znowu gdzieś z odmętów pamięci czy różnych innych historii, to w zależności już od światopoglądów, od wierzeń zaczynamy tą podróż właśnie w poszukiwaniu albo tej drugiej połówki, albo też jesteśmy otwarci na zupełnie inne doświadczenia, prawda? Tak, bo człowiek bez miłości jest niepełny. Można powiedzieć, gdzieś to pęknięcie takie ontyczne następuje i dobrze jest mieć to doświadczenie. Tak jak Camus mówi w Człowieku zbuntowanym, że chcielibyśmy, żeby miłość była trwała. Niestety w pewnym momencie jakoś nam się wymyka i nie umiemy jej ochronić. Tak jakby jesteśmy troszeczkę tutaj absolutnie nie w pełni odpowiedzialni za jej odejście. To tylko jeszcze powiem, bo to chyba już kończymy, że Camus powiedział, kochać to jest jedyny obowiązek, prawda? To tak jeszcze. Czyli też ten prymat miłości. Prawda? To ja też wspomnę Jeana Paula Sartra, który powiedział, nareszcie moje istnienie jest usprawiedliwione. Ja kocham. Rozmawialiśmy dzisiaj o miłości i rozmawiali Wojciech Zalewski, Marzena Dudziuk-Koluch i Beata Sarapata.